39% przy 48%. Paul Farm, nie trafiają rzutów jedni i drudzy od pewnego momentu. A teraz jeszcze wkozłował sobie w nogę Mac. Jest Gołębiowski w kontrze, pięknie. Będą punkty. Tak, strata Maka, ale świetnie się zachował Kasper Radwański, notuje asystę, a Gołębiowski. Też sporo czasu spędził w Radomiu, przecież jako młody gracz ściągnięty do Rosy. Jeszcze jedna akcja ofensywna, po której zbiórkę notuje Jakub Parzeński. Nie do zdarcia jest Hydrotrak dzisiaj. Akcja dla Martyna Sasajusa, który jest pilnowany przez Pindera. Kończy się to akcją dwójkową. Kikowski ładnie zagrał i trafił, ależ piękna akcja Pawła Kikowskiego. Zobaczmy, jak szybko. Czwarta pozycja do kosza, zaspała obrona Stelmetu i trener Jowoń ponownie prosi o czas. Rozeszli się Chrystaniu z Szakiczem. No i proszę Państwa. Dobrze w obronie. Miles Mack zdążył za nim Bibis, ale piękny zwód i trafienie z faulem. Miles Mack. O, pięknie dzisiaj Amerykanin nam się tutaj pokazuje jeszcze raz. Taki zwód niby, że poczekam, ustawimy może jakąś dłuższą akcję. No i dał się na to nabrać i Bibins. Pierwszy pobieg do ataku. No, opłaciło się. Teraz szalona troszkę akcja Washingtona, ale otworzyła się droga. Ależ to zrobił Thomason. Chrycaniuk, Devo polecieli do Joe Thomasona. Ależ odegranie, no i absolutnie. Jest przez obserwatorów za to, że no, fatalnie broni. Gdzieś w prosty sposób to też gra w ataku. Teraz efektownie Milovanowicz. Trenerzy, którzy przygotowują ze scoutingiem za mecze Trefla, mówią, że tych zagrywek są 3-4. Właściwie jedna. Trenerem, nie chciałby ten mecz wyglądał podobnie do tego Vergoren. Ale ta akcja! No tutaj prawdziwe podpisy cyrkowe. Kampor, teraz Brink. Thomason. No i co oddawał, można powiedzieć. I teraz kolejna strata. Sokołowski, ale akcja z koszarkiem. O czas prosi Dawid Erek. Dwie fatalne decyzje Joe Thomasona, który niepotrzebnie. Dzisiaj widzimy, że też bez Hicksa długo była Paul Farma, ale teraz Michael Hicks wyszedł na boisko na końcówkę drugiej kwarty, ale to o, możliwości atletyczne tego zawodnika są znane. Niezbyt często być może z nich korzysta, że chciałoby się, żeby korzystał częściej, ale teraz piękna dobitka.